Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest kolejny odcinek z gry We Are Football, czyli menadżera piłkarskiego wydanego przez studio THQ Nordic, a wyprodukowanego przez niemieckie studio Winning Streak Games. W każdym razie mam dla was fantastyczną wiadomość, pojawił się patch, który daje nam możliwość grania na prawdziwych nazwiskach, prawdziwych klubach, są zdjęcia piłkarzy, herby klubów, tła, więc wszystko wreszcie wygląda idealnie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy dostajemy menadżera piłkarskiego bez prawdziwych nazwisk zawodników, to ciężko w to wszystko wejść. Ciężko osiągnąć ten poziom imersji, który dałby nam zadowolenie z samej gry, tak? No ciężko nam wczuć się nawet w ten świat, no bo jednak... No co innego prowadzić piłkarzy, którzy są jakimiś randomowymi nazwiskami, randomowymi postaciami, tak naprawdę nie znamy nikogo, a co innego wczuć się w ten świat wirtualnego futbolu, kiedy możemy poprowadzić swój ukochany klub ze swoimi piłkarzami, których znamy z prawdziwych boisk. Słuchajcie, patch jest do pobrania na stronie niemieckiej, którą zresztą podlinkuję wam, jeżeli nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę, bo będą o to na pewno pytania. Podlinkuję wam to wszystko w opisie. W opisie również znajdziecie linki do naszych mediów społecznościowych, gdzie można się ewentualnie ze mną skontaktować i poprosić o jakąś pomoc w związku z tą grą. Natomiast jeżeli chodzi o sam patch, to musicie go sobie pobrać, musicie go rozpakować, musicie go zainstalować w folderze domyślnym, który jest zaproponowany przez sam instalator. To musi być folder na dysku C, użytkownicy, wasza nazwa użytkownika i zapisane gry. Tam już jest folder We Are Football, musicie go po prostu podmienić. Zresztą na tej stronie, którą wam podlinkuję, jest również forum. Wprawdzie w języku niemieckim, ale macie Google Translator, więc spokojnie sobie to przetłumaczycie i tam jest wszystko napisane. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem z tą bazą danych, jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście na tym forum możecie sobie spokojnie działać. No to teraz możemy rozpoczynać prawilną grę. Oczywiście na razie jeszcze żadnego save'a tutaj takiego oficjalnego nie będziemy rozpoczynać. Chcę wam tylko pokazać, jak to teraz wygląda, gdy mamy właśnie tych nowych zawodników, tych prawdziwych zawodników. Gdy mamy herby, gdy mamy tła, gdy mamy zdjęcia zawodników i tak dalej, to jest zupełnie, słuchajcie, inna rozgrywka. Natomiast co do samej gry, ja się coraz bardziej do niej przekonuję. Naprawdę to jest zupełnie inne spojrzenie na świat piłkarski, na świat trenerów, menadżerów, klubów od wewnątrz niż Football Manager. Nie mówię, że lepszy, bo prawdopodobnie nie, ale zupełnie inna głębia, zupełnie inne pomysły, tak jak mówię, takie świeże naprawdę spojrzenie na ten gatunek gier i mocno tą grę polecam. Póki co, oczywiście ja nie znam jeszcze schematów, nie znam silnika gry, nie znam tych wszystkich zależności, jakie tu występują. Może zmienię swoje zdanie po kilkunastu godzinach, kiedy okaże się, że silnik taktyczny zupełnie nie działa i tak dalej, i tak dalej. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast sama ta otoczka, interfejs, opcje, jakie tutaj mamy, tak, ta cała głębia jest naprawdę fajna, jest naprawdę ciekawa i serdecznie polecam. Ja wiem, cena na razie jest dosyć wysoka tej gry, ale myślę, że z biegiem czasu będzie to sobie spadało. W każdym razie, wyłączyłem muzykę, bo ona nam, przynajmniej mi, nie jest do niczego potrzebna, ale też fajnie się komponuje z grą i też absolutnie tutaj nie można temu nic zarzucić. Wielu z was pisało, że gra jest podobna do FIFA Manager, no ma jakieś tam elementy z FIFA Manager, która według mnie była grą nieudaną, ale już nie chodzi mi o samą tą właśnie otoczkę, interfejs, opcje, bo FIFA Manager, okej, inne zupełnie też podejście niż Football Manager, prawda? Jednak tam zajmowaliśmy się rzeczami, które nie do końca mi się podobały, wiem, że większości się podobają, bo tam jakieś mogliśmy domki sobie kupować, prawda? Mieć dziewczynę, takie życie prywatne bardziej naszego menadżera, ale to zupełnie też nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że silnik meczowy był po prostu... No, nie było go. Nie było go w FIFA Manager i to był jeden wielki żart. Te wyniki, które tam się pojawiały, czasami randomowe, czasami kończyliśmy mecz, ten wynik się w ogóle zmieniał i tak dalej, i tak dalej. To była zupełna porażka nawet z tym nowym patchem dla 2020, prawda? Dla tych nowszych składów. Więc do FIFA Manager nie wracajmy, natomiast tak, widać tutaj pewne podobieństwa. Mam nadzieję jednak, że silnik meczowy tak będzie tutaj zupełnie inny. No wiemy, że nie ma tu podglądu 3D, prawda? Że to wygląda troszeczkę inaczej, tak jakbyśmy sobie czasami u bookmacherów, kiedy obstawimy sobie jakiś mecz, to tam jest taka plansza, gdzie pokazują nam się akcje. I tak samo to wygląda tutaj, ale to wam pokażę przy innej prawdopodobnie okazji. Dzisiaj zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, mamy tą nową bazę danych, prawda? Tu jest podstawowa baza danych We Are Football, czyli ta baza danych, która nie ma prawdziwych nazwisk, a tu jest moja baza danych, czyli ta, którą sobie ściągniecie z tego linka, który wam wrzucę, mam nadzieję, pod odcinkiem. Więc wchodzimy sobie w twoją bazę danych i za momencik wybierzemy sobie jakiś klub, albo kilka klubów sobie sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. I teraz oczywiście możemy sobie rozpocząć grę w ten sposób, jak to robiłem w poprzednim odcinku, czyli zagraj karierę i wtedy dostaniemy te wszystkie pytania,
zadania. Gra nam dostosuje klub, w jakim chcemy zagrać, ale możemy też wybrać swój klub, prawda? Czyli tak jak to robimy w Football Managerze, czyli nie wiem, wybierz własne, prawda? I tu mamy początkowy kraj oraz ligę. Już widzimy w tym momencie, że Polska Liga wygląda tak jak Polska Liga, czyli mamy PKO, Bank Polski, Ekstraklasa, no i prawdziwe kluby i tak jak mówiłem, herby, loga, to wszystko jest fantastycznie zrobione. Nie ma koszulek, ale nie można mieć wszystkiego. No i zobaczmy sobie taką Legię Warszawa, bo tutaj absolutnie, w ogóle ta mapka mi się podoba. Są takie fajne elementy w interfejsie, są takie fajne jakby, no nie wiem, takie malutkie rzeczy, takie detale, które powodują, że naprawdę przyjemnie się to wszystko ogląda. Oczywiście założenie klubu w roku 1999, no tu jest z tym problem jeszcze, to wszystko nie jest poustawiane, ale mamy stadion Wojska Polskiego, pojemność 31 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Sponsor na rękawku, zobaczcie, LVBet i nawet jest logo LVBet, no nie ma tutaj oczywiście tego 500+, które ma Legia na koszulkach, czy nawet Fortuny, którą wcześniej miała, no ale jest okej, tak? Mamy prezesa i to jest Dariusz Mioduski, zobaczmy sobie skład pierwszej drużyny. No i faktycznie wygląda to naprawdę dobrze, ponieważ mamy, zobaczcie, mamy zdjęcia piłkarzy i to jest fajna sprawa, mamy logo klubu, więc już to nam buduje naprawdę fajnie tą imersję, tak? W ogóle podoba mi się w tej grze, że wreszcie ktoś zrezygnował z atrybutów. To znaczy atrybuty są ok, tylko jak tak się zastanowimy głębiej, mocniej, czy te atrybuty mają sens w Football Managerze z punktu widzenia takiego realizmu, to niekoniecznie. Chociaż oczywiście wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nie sądzę, żeby ktokolwiek w Sports Interactive z tych atrybutów, z tych cyferek zrezygnował. Tutaj jest to zupełnie inaczej, tak? Bo mamy taki system bardziej opisowy, jeżeli chodzi o piłkarzy, więc wiemy, że Thomas Pekhardt bardzo dobrze gra głową, dobrze wykonuje rzuty karne, ma dobry instynkt strzelecki, o całej reszcie mamy niestety brak danych, do tego mamy dobrą siłę strzału. I to nam daje jakieś, wiecie, gdyby to dobrze połączyć z silnikiem taktycznym, tak w 100%, to fajnie by to działało, tak? Czyli nie ma tych atrybutów, ale mamy system opisowy. Oczywiście ten system opisowy zawodników, raporty trenerów, tak jak mówiłem wielokrotnie, wymagają bardzo zaawansowanego algorytmu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Ale czy to nie jest lepszy pomysł niż właśnie atrybuty? Te takie liczbowe, tak? Z przedziału 1-20. No tutaj zdania są podzielone. Ja bym jednak szedł w stronę właśnie tych tematów opisowych, zamiast właśnie atrybutów. Byłoby to bardziej realistyczne. A te atrybuty mogłyby być schowane, bo wiadomo, że takie gry bazują na liczbach, tu na pewno też tak jest, prawda? No za atrybutem na przykład, za opisem główki, z dwoma plusami pewnie kryje się jakaś wartość liczbowa, która determinuje to, co będzie się działo na boisku, prawda? No to jest jasna sprawa, ale system opisowy jest naprawdę fajny. Dobra, poziom tego zawodnika to 7,8, kondycja 62, energia 98, lat 31, no i oczywiście tutaj twórcy tego patcha, ludzie, którzy odpowiadają za research, starali się to wszystko odwzorować, tak? I naprawdę tutaj zrobić to w ten sposób, żeby to było w miarę realistycznie. Oczywiście, tak jak mówię, na forum tego patcha możecie zgłaszać błędy, poprawki ewentualnie, są tam też Polacy, którzy starają się pomóc. No gra ma potencjał, prawda? No teraz czekamy tylko na łatkę, która da nam składy na kolejny sezon, sezon 21-22. Jest tu w ogóle fajny edytor, którym się możecie bawić. Wydaje mi się, że on jest bardziej przejrzysty niż edytor do Football Managera, tak sobie go z grubsza przeglądałem, naprawdę fajna sprawa, więc też polecam tam zajrzeć i sobie to sprawdzić. W każdym razie dzisiaj sobie sprawdzimy właśnie tego patcha, jak to wygląda, czy to wszystko jest dobrze zrobione. Josip Juranović, słuchajcie, Thomas Pekhardt, Żel Valencia, mamy Valeriany Gwilia, no te zdjęcia robią naprawdę sporą robotę, jest Domagoj Antolicz, Jose Kante, Bartosz Kapuska, co on tu ma, słuchajcie, przegląd pola i kreatywność, no to by się w sumie zgadzało, jest Andre Martins, Igor Lewczuk, jest Mateusz Wieteska, tu będzie walka pewnie, odbieranie piłki i krycie. To wiadoma sprawa, to są środkowi obrońcy. Dobra, wyjdźmy sobie teraz z Legii Warszawa i zobaczmy sobie może inne kluby. Już nawet nie chodzi o Polskę, tylko o inne ligi. Tu też były pytania o to, jakie mamy ligi do gry, tak? Więc od razu sobie to zobaczcie. Albania, Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Niemcy, Anglia, Wyspy Owcze, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Japonia, Chorwacja, Litwa, Holandia, Irlandia Północna, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Szkocja, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Hiszpania, Republika Południowej Afryki, Czechy, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Walia i Cypr. Jak tylko zostanie uruchomiony warsztat do tej gry, to podejrzewam, że młodzieży
researcherzy zrobią swoje i tego będziemy mieli zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało, że ta gra dostanie naprawdę pozytywny odzew, bo wydaje mi się, że na razie z takiego przeglądu ogólnego na to zasługuje. Dobra, zobaczmy sobie może Anglię. Tutaj oczywiście też mamy te wszystkie kluby, mamy chyba 4 ligi są w Anglii. Tak, mamy Championship League 1, League 2. No i przejdźmy sobie może do Manchesteru City, zobaczmy sobie jak to wygląda. Prezesem jest Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Nie ma prawdziwych trenerów, nie wiem z czego to się akurat wzięło, ale to jest powiedzmy aż tak nieistotne. Skład pierwszej drużyny, no i oczywiście też prawdziwe nazwiska. No tu już jakby poziom tych zawodników zdecydowanie lepszy, prawda? No najlepszym zawodnikiem jest w tym momencie Kevin De Bruyne, to jasna sprawa i tutaj mamy oczywiście wspaniałą kreatywność, piękny przegląd pola, jest oczywiście opanowanie piłki i do tego jeszcze krótkie podania, więc to też nam daje jakby taką możliwość pewnie gdzieś tam grzebania w tych tematach taktycznych. Mam nadzieję, że to też będzie się fajnie odzwierciedlało. Oczywiście, jeżeli chodzi o sezon i karierę, to nie jest tutaj jego historia nie jest nigdzie wpisana, nie ma też zaplanowanego roku emerytury. Ja tak się rozglądam na razie, tak, bo tutaj oczywiście, chociaż mamy łącznie meczów 374 i 19 strzelonych bramek, no ale jednak nie ma tutaj historii całej. Oczywiście jest typ transferu, czyli kupno, też nie ma tej kwoty, za jaką Kevin De Bruyne znalazł się. Ja nie wiem, jak to tam było z nim. Tak naprawdę spędził swoją całą karierę w tym klubie. Był uznawany za super talent, a wręcz znacznie przewyższył oczekiwania. W ogóle też fajnie jest to wszystko tutaj zaznaczone, jeżeli chodzi o talent, prawda? Bo mamy w ogóle taką kolumnę, która odpowiada za talent i no to są wszystko ogromne potencjały. To jest jasna sprawa. Tu mamy cały poziom tych zawodników. Jest przybliżony ten poziom i jest to w gwiazdkach tutaj pokazane, są znaki zapytania, czyli powiedzmy, że nie do końca jakby jeszcze wiemy, na co stać tych zawodników. To jest fajna sprawa, bo mimo, że znamy tych graczy i wiemy tak naprawdę, na co ich stać, bo znamy ich z prawdziwych boisk, to jednak przychodząc do Manchesteru City i będąc trenerem, fajnie by było, żeby w Football Managerze te atrybuty zamaskowane były też w momencie, kiedy my jesteśmy trenerem klubu. No bo umówmy się, okej, no szybkość, jesteśmy w XXI wieku i szybkość zawodnika można gdzieś tam sparametryzować od 1 do 20. Ale na przykład atrybuty mentalne, no nie wiesz, jak przychodzisz do klubu, nawet jeżeli to jest Manchester City, jaką koncentrację w danej chwili ma na przykład Sergio Aguero, prawda? No to się może po pierwsze zmieniać. Po drugie, nie jesteś w stanie określić, jaka to jest koncentracja, jaki to jest profesjonalizm, tak? No na pewno przez pierwsze, nie wiem, pół roku, rok, zanim poznasz tego zawodnika mentalnie na 100%, też nie wiesz, jak on będzie na poziomie tym mentalnym, psychicznym wyglądał. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Dalej mamy Edersona, mamy Rahima Sterlinga, tu też sobie patrzę, no kreatywność, minus jednak. Natomiast przyspieszenie i szybkość, wiadomo, że to są jego główne strony. Dobra, cofnijmy się teraz może do innych klubów, może do innej ligi, tak sobie przejrzyjmy tylko bardzo szybko. O, zobaczmy sobie w ogóle polskich zawodników. Ciekawe, jak to tutaj też wygląda, jak to funkcjonuje. Mamy Bayern Monachium, skład pierwszej drużyny. No i oczywiście jest tutaj albo być powinien Robert Lewandowski. No mamy Roberta Lewandowskiego, mamy główki, instynkt strzelecki, rzuty karne. To wszystko naprawdę fajnie wygląda, plus akcje samodzielne, siła strzału i technika strzału. Czy my tu możemy z tej pozycji wejść do reprezentacji Polski, czy to w jakiś inny sposób trzeba zrobić? Chyba nie da się w ten sposób, jak w Football Managerze, czyli nie są te guziczki interaktywne, prawda? Nie da się tak zrobić, żeby od razu to sobie sprawdzić. Natomiast też nie możemy chyba wybrać sobie reprezentacji w ogóle. Z tego, co tu widzę, to mamy tylko możliwość grania w klubach, ale mogę się mylić, bo też nie znam w 100%. Jeżeli da się grać, to dajcie znać, w jaki sposób to zrobić. Natomiast chciałbym na przykład sobie przejrzeć reprezentację Polski, no i nie jestem w stanie jakby tego sobie sprawdzić. Ale dobra, weźmy sobie Bayern Monachium. Zobaczcie, mamy tutaj oczywiście, w ogóle to jest chyba, nie, no to jest Monachium, chyba, nie wiem, nie byłem, ciężko mi powiedzieć, ale okej, powiedzmy, że tak jest, więc przejdźmy sobie do Bayernu Monachium. Wciąż śpisz w fotelu, zobaczcie, mamy też trofea, super, fajnie to naprawdę wszystko wygląda, mamy to tło tutaj, to też jest fajna sprawa. Dobra, to sobie przejdźmy, bo to mnie na razie nie interesuje, interesuje mnie rzecz inna, natomiast interesuje mnie tutaj wyszukiwarka, jakakolwiek, która by się na pewno nam tutaj przydała. I teraz pytanie, czy taka wyszukiwarka w ogóle istnieje w tej grze, czyli czy ja mogę sobie sprawdzić, na pewno gdzieś istnieje, tylko teraz za cholerę pewnie tego sobie nie znajdę.
znajdę, bo tych opcji jest tutaj mnóstwo. Kibice, członkowie, zarząd, marketing, finanse, sponsorzy. Tu mamy organizację, transfery, scouting, dział medyczny, młodzież rezerwowa. Nie, nie wiem gdzie podejrzeć, po prostu inne rozgrywki. Osiągnięcia, to jest wszystko chyba, co należy raczej do nas. Natomiast pewnie by trzeba było wejść w rozgrywki gdzieś. Tu mamy organizację, to też nie do końca. W ogóle też jestem ciekaw, jak ta taktyka wygląda. Też sobie to będziemy na pewno w kolejnych odcinkach przeglądać, bo to jest ważna sprawa. Tu będziemy mieli nasz harmonogram, czyli kalendarz, o którym sobie rozmawialiśmy w odcinku poprzednim. Natomiast interesowałyby mnie takie tematy jak rozgrywki właśnie. Czyli żeby sobie sprawdzić, co się dzieje w polskiej lidze i tak dalej, i tak dalej. Pewnie do tego kiedyś dojdziemy, tak? Tu mamy transfery scouting, więc coś tam już wiemy. Natomiast jak podejrzeć na przykład polską reprezentację? Też muszę się tutaj jakby rozejrzeć w tym wszystkim i sobie to po prostu sprawdzić, ale najważniejsze, że mamy ten patch i najważniejsze, że jesteśmy już w stanie grać na prawdziwych nazwiskach. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny temat, bo wiadomo, że zupełnie inny, tak jak mówiłem wcześniej, poziom imersji. Szukam tego, słuchajcie, ale jeszcze raz zobaczmy. Kibice, członkowie, zarząd, marketing, finanse, sponsorzy, infrastruktura, organizacja, rozgrywki gdzieś powinny być. No nie widzę tego, a przesuńmy się troszeczkę i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zorganizuj mecz towarzyski. Dobra, tu w ogóle mamy, słuchajcie, planowanie treningu. To też jest mega, mega skomplikowane z tego, co już widziałem. Jest w ogóle edytor ataków, słuchajcie. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ tego mi bardzo brakuje w Football Managerze. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to wszystko będzie funkcjonowało, natomiast możemy tutaj wyrysowywać, z tego, co widzę, specjalne schematy. Czyli podanie, tak? Czy ścieżkę biegu możemy prawdopodobnie też wyrysować? No ja muszę się temu wszystkiemu naprawdę przyjrzeć, bo tego jest tak dużo tutaj, że po prostu to jest niesamowite, nieprawdopodobne. Zobaczcie, tutaj to wszystko możemy sobie wrzucić. No, trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć. Ja jeszcze nie jestem przygotowany pod tym kątem, ale na pewno sobie do tego tematu będziemy musieli wrócić. Co tutaj mamy? Aha, tu mamy rozpoczęcie tygodnia. Dobra, i tu mamy elementy, które nam pomagają zorientować się w przestrzeni finansowej. Mamy losowanie pucharu, to jest oczywiście puchar Niemiec. Połóż się wcześniej spać, to pomijamy sobie to wszystko. Mnie interesuje temat innych rozgrywek, ale to pewnie znajdę sobie, tylko nie w tym odcinku, bo tak jak mówię, nie przygotowałem się tutaj, więc nie chcę tutaj przedłużać specjalnie jakoś tego odcinka, natomiast też pamiętajmy, że gra wymaga też pełnej symulacji, więc to chwilkę potrwa. Manchester United interesuje się Benjaminem Pavardem. Odrzucimy sobie to teraz i tak dalej, tylko sobie chcę, żeby to na chwileczkę stanęło i zobaczymy, czy będziemy mieli dostęp do jakiegoś przeglądu. Ale to oczywiście po kolei. Mamy też nowego zawodnika młodzieżówki. Słuchajcie, to jest w ogóle fajna sprawa, ponieważ możemy sobie, on ma, zobaczcie, 13 lat, więc mamy dostęp do akademii młodzieżowej. No to jest w ogóle poziom skomplikowania tej gry, jest fantastyczny. Możemy sobie jego imię, nazwisko zmienić, to też jest dobra rzecz, bo możemy sobie wykreować zawodnika, jakiego chcemy, może nawet takiego, który faktycznie gra w młodzieżówce. Więc od razu dostajemy edytor do własnej ręki. Możemy zresetować sobie jego atrybuty, z tego, co widzę. Więc to też w sumie nie jest zła rzecz. Możemy sobie je wymienić, jeżeli mamy taką ochotę. I mamy też dostępną ilość tych atrybutów, które możemy wymieniać, tak? Nie jest to tak, że możemy to robić w nieskończoność. Przegląd pola, i to też zostało wymienione. I teraz mamy na przykład krycie. Więc robi nam się tutaj środkowy, defensywny pomocnik w ogóle to ma być. Dobra, niech to będzie w ten sposób. Czyli chyba nie znajdę w tym momencie tego, w jaki sposób te ligi przeglądać, ale jeżeli wejdziemy sobie w Celtic, to też mamy cały przegląd tej ekipy, natomiast pytanie, jak wejść na przykład w reprezentację Szkocji. To jest to, co mnie interesuje. Dobra, nie będę teraz tego szukał, bo muszę sam w ogóle to wszystko ogarnąć. Dzisiejszy odcinek miał na celu tylko pokazanie wam i uświadomienie tego, że mamy patch. Mamy patch na oficjalne wszystkie elementy, które nam są potrzebne, żeby w jakikolwiek sposób rozgrywać tą rozgrywkę i cieszyć się grą. Także słuchajcie, ja zabieram się teraz za przegląd tej gry i za ogarnięcie tej całej struktury. Natomiast oczywiście wracamy już niebawem z kolejnymi odcinkami. Za ten wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!